Proszę bardzo, tu jest twoja koperta i twój marker. Dziękuję. I tu jest moja koperta i mój marker. I chciałem tylko powiedzieć, że nie wiem totalnie jak zacząć ten materiał. Generalnie jakiś czas temu Bartek powiedział, że wymyślił dla nas super content i że mamy znaleźć 3 godziny na niego. Bartek ma różne pomysły i jakby... Czasami jak on mówi jakieś pomysły, to... Tak, bo my często siadamy wspólnie i planujemy tak. filmy. Oni pomagają nam wymyśleć filmy. I jak Bartek czasem coś wymyśli... To trzeba mu odmawiać. Trzeba to odmawiać. Jesteśmy ciekawi, co tutaj będzie. Bałem się zaryzykować, mówił, że jest super. I nawet Wiktoria powiedziała, że jest super, więc jak już Wiktoria powiedziała, że tak jest, to musi być to coś fajnego. W każdym razie bałem się znaleźć na to czas, no ale znalazłem na to czas i to takie... nagrywamy. Zanim otworzymy te tajemnicze koperty, to fajnie by było, jakbyście zasubskrybowali kanał. Sprawdźcie, czy ten czerwony przycisk jest u was tam na dole szary. Jeżeli nie, to zmieńcie. Przypominam, że filmy są codziennie o 14:00, także myślę, że warto subskrybować. Teraz tak, dostałem od Bartka jeszcze SMS-a, w którym są podstawowe informacje. Więc tak, jeden, macie 3 godziny. Dwa, jedno miejsce, jedna rzecz. Na przykład galeria handlowa to jedno miejsce. Okej. Trzy, interpretacja dowolna, liczy się kreatywność. Czyli to coś dla ciebie bardziej niż dla mnie. Cztery, skończysz przed czasem, wygrywasz. Pięć, nie skończysz przed czasem, wygrywa ten, kto ma więcej. Otwieramy koperty. Tylko sobie? Teraz tak, Bartek powiedział, że obojętnie, którą mam dać nam, ale nie mamy na nie patrzeć nawzajem. To czyli... razem otwieramy czy osobno? No, otwórzmy razem, ale nie patrzmy sobie, jakby pokażemy obydwoje widzom. To na pewno jest jakiś głupi zdjęcie. Widzę coś białego, zgniecionego. Ja już widzę, co to jest. To może ty pierwsza otwórz przy widza, ja się odwracam. Ja już widziałam, co to jest. Widzę, że to jest coś takiego. Dobra, ja mam natomiast coś... Boż, to mamy to samo. Ty się nie wiem, masz świąteczna wykreślanka tak, XXL? Ale nie wiem, czy jest jakby to samo w hasłach. Też masz na dole 10 haseł? Tak. Dobra, okej. Okay. Ja mam 8. Czyli masz łatwiej, nie wiadomo. Tylko teraz tak, mamy wykreślankę, mamy jakieś zasady, ale co dalej? Co mamy robić z tym? No pewnie szukać tego, co jest, albo kupić to, co jest wykreślance. No właśnie, tylko czy kupić, czy zrobić czynność? To poczekaj, zadzwoń do Bartka, co? Bo jakby fajnie, zapowiada się ciekawie. No ładnie to wygląda. Bardzo ładnie w ogóle zrobione. Ja już wiem. Co? No ja widzę niektóre rzeczy. Dobra, zamykam. O, dwa! Przepraszam za chaos, ale no mówię, zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. I nie wiem do końca, jak to wszystko ma wyglądać. Halo? No, masz chwilę? No, muszę. Powiedz mi tylko w tych wykreślankach, co my mamy zrobić? Mamy wykreślanki, mamy zasady, ale my musimy coś kupić, czy co? Nie mam takiej kreatywności, nie? Na pewno możesz wszystko jechać kupić, no ale to też się trochę mija z celem. Głównym zadaniem, w ostateczności możecie jechać to kupić, nie? To co znajdziecie, ale raczej starajcie się to znaleźć na mieście. Starajcie się to znaleźć. Dobra, dzięki, papa. Dobra, starajcie się to znaleźć na mieście, czyli mamy tutaj przedmioty, bądź że nie wiem co. Coś, co musimy szukać ja na mieście. Wiem, jak zobaczyłam, to od razu, w sensie jak spojrzałam, to od razu widziałam. To ustalmy jedną rzecz. Tu jest 10 haseł. Czyli teraz, jak znajdziesz jedną rzecz w wykreślance, czyli przykładowo, nie wiem, schabowy, znajdziesz schabowego, to odkładasz wykreślankę i jedziesz kupić. I jedziesz, znaczy nie kupić, musisz go zobaczyć. Bo czyli... pewnie są rzeczy niektóre, których nie można kupić. Być może. 3 godziny. No to zostawiamy timer i jedziemy. Ale fajne, dobra. Powiem wam, szacun dla Bartka. Możecie lajka zostawić, co prawda ja wiem, że pomożecie mi, a nie Bartkowi, ale szacun, bo fajnie to wymyślił. Nie spodziewałem się czegoś takiego. 3 godzinki, czas, start. Dobra. Powodzenia. Ja pierdzielę. Dobra, widzowie, najpierw siadamy i szukamy pierwszego hasła i lecimy z tematem. Szukamy tej rzeczy w takim razie. O, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, gdzie właśnie na przykład Bartek nam coś wymyśli, to ja mogę mu dać fajną premię i on wtedy będzie bardziej kreatywny, bo ogólnie Bartek mimo wszystko to jest kreatywny chłopak, ale musicie tu zostawić 30 000 lajków, żebym mu zapłacił, widzowie, za to. Tak o, lajk za zapłatę. Zastanawiam się teraz tylko, czy to będą takie rzeczy, wiecie, bardziej sklepowe, czy bardziej miastowe, jakieś chore, porąbane. Dobra, biorę naszą wykreślankę. Obstawiam, że teraz ta wykreślanka wam widnieje na ekranie i szukam pierwszej rzeczy. Ja jestem bardzo słaby w wykreślanki. Dobra, mam pierwszą rzecz, ale ta rzecz nie jest fajna. Rzecz, której nie lubię i na szczęście nie musimy tego jeść. Jest to karp. Idziemy szukać karpia, tylko gdzie ja znajdę karpia? Chyba tylko i wyłącznie w sklepie. Czekaj, karp, ale gdzie jeszcze karp może być? Może jakiś taki narysowany karp? Co jest w herbie Gdyni? Herb Gdyni to są śledzie, niestety. Czyli nasza pierwsza wycieczka jest do sklepu. Pierwsze co, jak otworzyłam tą wykreślankę, to od razu znalazłam kilka haseł, tylko muszę się teraz zastanowić, co chciałabym ogarnąć jako pierwsze. Zaryzykuję i jako pierwszą rzecz pojedziemy szukać grzańca. Tutaj mamy nasze hasło. Nie wiem, czy dostanę grzańca w jakimś sklepie, na pewno dostanę go na jarmarku, ale jarmark zostawiłam sobie na późniejsze rzeczy. Wydaje mi się, że jak byłam w pewnym miejscu z koleżanką, to ona właśnie grzańca tam piła, dlatego tam pojedziemy i sprawdzimy, czy będzie on tam dostępny. No i tak jak podejrzewałam, stoimy w ogromnym korku. Więc dobrze, że mamy 3 godziny, a nie godzinę, tak jak zwykle w takich odcinkach, bo w godzinę byśmy nie znaleźli tych rzeczy. Zaparkowaliśmy w samym centrum miasta i będziemy chodzić na razie na pieszo, bo jest tutaj blisko
blisko miejsca, gdzie znajdę mojego grzańca. Jest blisko jarmark świąteczny. Jest też blisko kilka sklepów, gdzie na pewno dostanę jakieś świąteczne rzeczy. Nie wiem też do końca, co tutaj jest w tej wykreślance, no ale mam nadzieję, że to był dobry pomysł, żeby tutaj przyjechać. Jechałem do Biedronki, ale po drodze znalazłem sklep wędkarski. W zasadach było, że interpretacja jest dowolna, czyli nie musi być to taki karp fizyczny jak ryba, tylko może być to karp narysowany. A z tego, co kojarzę, są przynęty na ryby, no i mam nadzieję, że znajdę przynęty na karpia. Tam będzie narysowany karp i to zaliczymy. Także bardzo szybko nam pójdzie z pierwszym hasełkiem. Jakiś ryba, czy ktoś jest karpiem, tego nie wiem. Potrzebuję dla znajomego tam do większego prezentu coś z karpiem. Żeby albo jakiegoś karpia sztucznego takiego. No to tutaj ma skórkę. Ile to karp? Tutaj jest karp. Dobra, jakby interpretacja była dowolna, tak? Mamy karpia, widzowie, kupiłem maskotkę karpia za 55 zł. Miałem plan, żeby jechać do Biedronki, tylko problem jest taki, że ja nie kupuję ryb i nie wiedziałem nawet, czy w Biedronce dostanę karpia. Dlatego jak zobaczyłem ten wędkarski, to postanowiłem, nie ma opcji, żeby mieć szybciej zaliczone zadanie, to robimy. Także mamy naszego karpia, pierwsza rzecz z wykreślanki zaliczona. Lecimy dalej. Teraz tak, poleciłem może sobie od góry do dołu. No ja strasznie dużo czasu będę tracił na wykreślankę, bo ja nie potrafię. Ej, dobra, mam pierwszą rzecz tutaj. Dobra, stop. Teraz zauważyłem, że tu u góry jest renifer. Zakreślamy go sobie. Zakreślony renifer. Wiem, że na 100% w galerii są posągi reniferów, ale wolałbym na razie galerii nie tracić, bo być może później będzie coś cięższego, bo galeria jest teoretycznie najłatwiejszym punktem. Tam wydaje mi się, że znajdziesz wszystko. Także wolę ją sobie zostawić na coś innego. Przejdziemy się po mieście i poszukamy po prostu jakiegoś stojącego renifera po drodze. Wydaje mi się, że coś takiego powinno gdzieś być jako taka ozdoba, wiecie, czy nawet przez jakąś witrynę sklepową, czy gdziekolwiek. Także lecimy po reniferka. I teraz tak się zastanawiam, że skoro ja mam rzeczy świąteczne, to czy Ola ma faktycznie te same rzeczy świąteczne? Byłoby to sprawiedliwe, żebyśmy szukali tego samego, ale z drugiej strony Bartek ustalał zasady, także też nie musiało być to wcale sprawiedliwe i ktoś z nas mógł mieć trudniejsze rzeczy, także to się okaże na końcu. Znaczy, wy pewnie już wiecie to teraz, ale dla nas się okaże na końcu. Ale dobra, już nie gadam, szukamy reńka. Znajduję się aktualnie pod manekinem. Jak mieszkaliśmy z Pawłem w Poznaniu, to byłam kiedyś z koleżanką właśnie w manekinie i pamiętam, że piła ona tam grzańca. Jak się wejdzie na stronę manekina na Facebooku i wejdzie się w menu, to jest tutaj kategoria wino grzane i są tutaj wypisane dwa wina. Ja z chęcią sobie takie grzane wino wypiła, ale niestety nie mogę, bo muszę zaraz jechać autem, więc też nie będę kupować tego wina, no bo to jest strata pieniędzy, będę musiała je wyrzucić. Dlatego wejdziemy tylko do środka, zapytamy się, czy jest dostępne grzane wino. Jeżeli jest dostępne, no to sobie zaliczymy. Dobra. Pani mi potwierdziła, że jest dostępne grzane wino, dlatego mamy pierwsze hasło zaliczone. Zaraz znajdę jakieś miejsce, żeby położyć kamerę i będziemy szukać kolejnego hasła. Wyciągamy naszą wykreślankę, szukamy kolejnego hasła. Znalazłam kolejne hasło. Jest to renifer. Tutaj o, się znajduje. Zakreślamy sobie. No na pewno żywego nie znajdziemy. Byłoby troszkę ciężko, ale nie było nigdzie napisane, że musi być to żywy renifer, więc idziemy do sklepu zobaczyć, czy są jakieś ozdoby, które są w kształcie renifera. Byłam w drodze do sklepu i znalazłam tutaj taką księgarnię. I w tej księgarni na wystawie są puzzle świąteczne. I takim się przyjrzałam i znalazłam tam renifery. Pod ceną są renifery. Tutaj o. Więc uważam to za zaliczone. Bartek mówił, że trzeba się tutaj wykazać kreatywnością. Będziemy znaleźć jakąś miejscówkę, żeby sobie usiąść i będziemy szukać kolejnego hasła. Mamy tu renifery. Czekajcie, zatrzymam się na chwilę. Podejdziemy sobie tylko. Naszą rzecz musimy jedynie zobaczyć. Także moi kochani widzowie, jest renifer? Jest renifer. Moglibyśmy być niepewni, czy to przypomina renifera, ale ewidentnie ciągnie sanie. Także drugą rzecz zaliczamy. Tak jestem podjarany tym odcinkiem, że wsiadłem, zostawiłem drzwi otwarte, poszedłem. Teraz tak, mamy naszą wykreślaneczkę. Lecimy z rzeczą numer 3 i chciałbym znaleźć coś z dołu. Piernik, mam. Cyk. Tutaj jest, o, piernik. Proszę bardzo. Tutaj w sumie są restauracje obok, ale one raczej nie będą miały pierników. Chyba jedynie sklep. Wykorzystamy teraz sobie jakąś Biedronkę czy coś jest najbliżej. Swoją drogą minęło już prawie pół godziny, a my mamy dopiero dwie rzeczy. Jakiego mamy w ogóle farta z miejscami podstawowymi. Dzisiaj tutaj stanąłem, to jest centrum miasta. Zawsze mam problem, żeby zaparkować, a tu już jest nasza Biedronka. Jeszcze tuż obok, idziemy szukać pierniczku. Proszę bardzo, jest taki piernik, ale jest też taki narysowany świąteczny piernik, jakby ktoś się czepiał. Bo to w końcu świąteczna wykreślanka, nie? Oczywiście nie muszę tego kupować, także mamy zaliczone. Dotychczas chyba najszybsze zadanie. Szukamy kolejnego hasła. Dobra,
Mam. Nie jest wcale tak trudno. Myślałam, że będzie trochę trudniej. Znalazłam tutaj bałwan. Trzecie hasło, więc wydaje mi się, że idzie mi całkiem dobrze. Jestem właśnie obok Flying Tigera. Może akurat będzie tutaj ozdoba bałwana. Właśnie chciałam tutaj poszukać czegoś z reniferem, ale znalazłam po drodze. Idziemy do środka. Zobaczcie, jaki fajny renifer tu był. I od razu znalazłam kulę śnieżną z bałwanem. Bardzo fajna. Bałwan zaliczony i od razu szukamy kolejnego hasła. Wykreślamy dalej. Dobra, mam. Mikołaja znalazłem. Skubany się na skos tu schował, ale jest. Gdzie my znajdziemy Mikołaja? Czy tam jest Mikołaj narysowany? Czekajcie, podejdziemy, bo jesteśmy obok. Wydaje mi się, że tam jest Mikołaj narysowany. Dobra, są kubełki z KFC. Mam lekko wadę wzroku. Jakby tam było jakieś graffiti randomowe i to w ogóle nie było świąteczne, a z daleka wyglądało trochę jak Mikołaj. Ale uznałem, że nie ma co jechać. Jesteśmy na głównej ulicy w Gdyni, na Świętojańskiej. Wydaje mi się, że w jakimś sklepie, w jakiejś witrynie powinien być po prostu albo narysowany, albo naklejony Mikołaj, albo postawiony Mikołaj. Także po prostu idziemy przed siebie i szukamy. Powinno nam to zająć stosunkowo niedużo czasu. Widzę Mikołaja. Idziemy. A! To niezły Mikołaj. Dziadek do orzechów. Popełniłem w sumie jeden podstawowy błąd. Już jestem kilkaset metrów od auta i nie wziąłem ze sobą wykreślanki. Teraz jak będę wracał, to było sporo rzeczy. O, mam, jest. Mamy Mikołaja. I teraz trochę nadrobiliśmy, bo w godzinę zrobiliśmy dwie rzeczy. Biegniemy. Nie ma co czasu tracić. Co tu może być świątecznego? Może być jakaś bombka, może być Mikołaj, może być choinka. Dobra, mam. Czwartym hasłem, które znalazłam, jest karp. Jest ono tutaj dosłownie nad Grzańcem. Karp. Tylko pytanie, gdzie ja karpia teraz dostanę? Jestem obok jarmarku świątecznego w Gdyni, bo właśnie dzisiaj się otworzył. Może tam będzie jakieś stoisko z rybami i akurat tam może będzie karp. Jeżeli nie, to może pójdę do jakiejś Biedronki, no ale zobaczymy. Ale ten jarmark jest śliczny. Myślałam, że będzie dużo gorszy niż w Gdańsku, bo w Gdańsku jest naprawdę ładny, a tutaj naprawdę Gdynia się postarała. Muszę tu koniecznie przyjechać z Pawłem. Tak jak podejrzewałam, z tym karpią może być lekki problem. Byłam właśnie na jarmarku, ale tam nie było żadnego stanowiska takiego typowo z rybami. Były pierniki w kształcie ryby, ale nie był to karp. Była to po prostu jakaś zwykła ryba, więc sobie tego nie zaliczam. No bo karp ma zupełnie inny kształt. Idziemy teraz do Lidla. Może tam będzie jakiś mrożony karp czy coś takiego. Zobaczymy. Mam nadzieję, że coś tam znajdę. Wykreślamy dalej. Założę się, że gdzieś tutaj jest dziadek do orzechów, którego widziałem, nie? No. Jestem niemalże pewien. Jeżeli on tu będzie, to oczywiście go nie zaliczymy, jakby będę musiał ewentualnie pojechać w to samo miejsce jeszcze raz. Okej? Okay? Widzę coś. Jest to grzaniec, ulubiony trunek Aleksandry. Jeżeli śledzicie filmy, to wiecie. Proszę bardzo, tutaj tuż pod karpiem. Nie wiem, czy da się to dorwać gdziekolwiek indziej niż na jarmarku. A ten, na który jeździliśmy, jest aż w Gdańsku. Aczkolwiek, chyba właśnie od dzisiaj wystartował jarmark w Gdyni. Dlatego jedziemy to zobaczyć. To jest tuż obok, dosłownie z 200-300 metrów. Mimo wszystko podjadę autem, żeby było szybciej. I zobaczymy, czy to już działa. Jeżeli działa, to na 99% będzie tam grzaniec i mamy kolejne S-punkciki. Chyba działa, bo się świeci, ale ładnie tu jest. Najłatwiej by było kupić tego grzańca i najsprawiedliwiej dla pracowników, ale wiecie, no i tak go nie wypiję, bym musiał go wylać. Także z drugiej strony po co go marnować, po prostu jak będzie w jakiejś budce grzaniec, to wam pokażę taką dużą beczkę z tym grzańcem i tyle, myślę, że to możemy zaliczyć. No i jest grzaniec, dodatkowo jest ogień, przy którym można się ogrzać, cieplutko, fajno. Przyjdziemy tu na pewno, być może na jakimś vlogu, a teraz już wracajmy do naszej wykreślanki. Chodzę od 20 minut i szukam karpia i nie mogę go znaleźć. I znalazłam książki dla dzieci. Jest tutaj opisane tradycyjne Boże Narodzenie, jak wygląda Wigilia. Są tutaj wypisane różne potrawy i jest karp. I jest tutaj narysowana ryba. Ja to zaliczam, był wypisany karp, było też zdjęcie ryby. Idziemy w końcu szukać kolejnego hasła. Mam nadzieję, że kolejne rzeczy nie będą tak trudne jak znalezienie karpia. Znalazłam kolejne hasło. Jest nią choinka. Choinka. Piąte jest to już hasło, więc jesteśmy w połowie wyzwania. Jest za mną Rosman, więc idziemy do Rosmana i na pewno znajdę jakiś kubek czy cokolwiek z choinką. Proszę bardzo, ile choinek? Jedna, druga, trzecia, czwarta i nawet taka piąta duża. W trakcie drogi tutaj otworzyłam sobie już moją wykreślankę i znalazłam kolejne hasło. Jest nim piernik i go zgubiłam. O, mam. Jest tutaj piernik. Ja już wiem, gdzie są pierniki. Widziałam je przed chwilą na jarmarku. Jarmark dalej jest obok, bo ja cały czas się kręcę w tej samej okolicy. Nawet dokładnie wiem, do którego stoiska muszę podejść. Są pierniki, tu też są, więc szukamy kolejnego hasła. Ogólnie myślałam, że to będzie trochę trudniejsze, ale jest spoko. Mam już szóste hasło za sobą, zostało mi jeszcze cztery. Szukamy dalej. Właśnie spojrzałem, że zaparkowałem na zakazie. Ale wjeżdżam od tamtej strony, tam zakazu nie było. Odjeżdżamy kawałek i wykreślamy dalej. Ile to już w ogóle rzeczy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I chyba jeszcze spokojnie ponad połowa czasu. Tak, dwie godziny jeszcze zostały. Także chill. Ja teraz w międzyczasie sobie próbowałem szukać jakiegoś hasła, ale już jest bardzo ciężko. Dobra, no lecimy metodą od góry w dół, po prostu po kolei, tabela po tabeli. Znalazłem coś, co będzie bardzo ciężko znaleźć.
O ja pierdziele. Tutaj jest jemioła. Gdzie ja znajdę jemiołę? W sklepie jedynie chyba. Dobra, byliśmy w Biedronce. Kurde, czy gdzieś może wisieć sobie randomowo na mieście jemioła? Raczej nie. Jak w ogóle wygląda drzewo jemioły? Jemioła. Według internetu jemioła to jest takie drzewo ze specyficznymi pękami u góry. Coś takiego na przykład jest tu u góry na tym drzewie. Aczkolwiek nie mam pewności, czy to jest jemioła. Dlatego też zrobimy inaczej. Pojedziemy po prostu do kwiaciarni. I wydaje mi się, że w kwiaciarni powinni mieć jemiołę. Widzicie, są święta blisko. No za mną też jest drzewo, które ewidentnie tak wygląda. Spójrzcie na to drzewo w lusterku. A ja słuchajcie, żadnym ogrodnikiem nie jestem. Dlatego wolę pojechać do kwiaciarni i mieć to na pewno zaliczone. Nie no, dajcie znać w komentarzu, czy to jest jemioła. Jak ktoś się zna, oczywiście. Dzień dobry. Mam pytanie, czy dostanę jemiołę? No pan by chciał się całować. A jak? Żadne jemioło też można. Dziękuję, do widzenia. Nawet pani jak na mnie spojrzała, to wiedziała, że ja całuśny chłopak i tylko w jednym celu to kupuję. Powiesimy sobie ją w domu. Tak wygląda nasza jemioła, bardzo ładna. Jadę teraz spotkać się z Olą, bo mam jedną kreskę baterii, a baterię zostawiłem w folii samochodzie, dlatego musimy się spotkać. Przy okazji może dowiemy się, jak jej idzie. Dziękuję bardzo. Jak ci idzie? Bardzo dobrze, a jak tu idzie? A no, zakryte jest. No, szkoda, bo bym sobie podpatrzała u ciebie trochę rzeczy. Ale masz połowę chociaż? Mam. A ty? A ja nie mam. Aha, no, kłam, co ty? Dobra, jadę, bo nie mogę tu stać. Pa, pa. Spędziłam kolejne 10 minut patrząc na tą wykreślankę i znalazłam kolejne hasło. Jest to jemioła, jest ona o tutaj i nie mam pojęcia, gdzie mogłabym ją znaleźć. Wydaje mi się, że teraz pójdę do galerii i w tej galerii jest Pepko i mam nadzieję, że tam znajdę coś takiego. Ogólnie cały czas chodzę na pieszo. Zostawiłam auto w jednym miejscu, no cały czas tam stoi, bo stwierdziłam, że nie będę tracić czasu na parkowanie, na szukanie miejsca i tak dalej. I spoko, bo do tej pory wszystkie rzeczy znajdowałam wokół siebie, ale jestem już tak zmarznięta, że pójście do tej galerii bardzo dobrze mi zrobi. I chociaż się troszkę ogrzeję i będę mogła tam poszukać kolejnego hasła, jeśli oczywiście znajdę jemiołę. Jestem już w galerii i w tej galerii jest kwieciarnia. Może akurat w kwieciarni pani by miała jemiołę? Zaraz się zapytam i zobaczymy. Dzień dobry, znalazła pani jemiołę? Nie, dobra. Lipa widzowie, szukam alternatywy i są tutaj kartki świąteczne, może akurat na kartkach będzie jemioła. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem dokładnie, jak jemioła wygląda, więc muszę coś sprawdzić. Dobra, jemioła wygląda tak i przed chwilą widziałam kartkę, która ma coś identycznego na sobie. Zobaczcie, mamy jemiołę. Galerię jako miejsce już mam wykorzystane, więc nic już tu nie mogę znaleźć, bo tak jak było w zasadach, galeria się liczy jako jedno miejsce, ale jest tutaj tak ciepło, że pójdę sobie na ławeczkę usiąść i poszukać kolejnego hasła. Wykreślamy dalej. Znalazłem w międzyczasie kilka słów typu mur, żabka, w sensie zapka i tak dalej, ale wiadomo, że to jest wykreślanka świąteczna, także tego nie liczymy, nie? Ale teraz już siedzę z 5 minut i tak nie mogę totalnie nic znaleźć. Dobra, mam lampki. Ja pierdzielę, z 10 minut. Tutaj są lampki. No to co, łatwo. To chyba jest jedna z najprostszych rzeczy. Obok jest jarmark, tam było ich pełno, no ale jarmark już raz wykorzystałem, tak? Jedno miejsce, jedna rzecz. Aczkolwiek przy ulicy powinny być chyba lampki nawet. Tylko pytanie, czy się palą. Czy to muszą być zapalone lampki? Chyba nie. Tak naprawdę, widzowie, to mogą być lampki w aucie. W sensie kontrolki to też są lampki. Teraz resztę zaciągam, zapaliła się lampka, nie? No ale czerwone P raczej mało świąteczne. No tamtego jest mnóstwo. A już w oddali widzę kolejne. No tu za szybą mamy lampki, tutaj mamy lampki, wokół candy shopu mamy lampki i jakby komuś było mało, to tutaj też się świecą. To chyba było najłatwiejsze. Następnym razem, jak będziemy robić coś podobnego, to jestem za tym, żeby wprowadzić zasadę, gdzie musimy dotknąć tą rzecz. Ja też oczywiście z tego ułatwienia korzystałem, że wielu rzeczy nie dotykałem, na przykład, nie wiem, Mikołaja za szybą bym nie dotknął, czy tych lampek bym teraz nie dotknął, musiałem wychodzić z auta, tak nawet wiecie, z auta nie musiałem wyjść. Godzina 26. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem haseł. Jeszcze trzy hasła, na każde mamy około pół godziny niecałe. Szukamy. A, to w ogóle było lampki na balkon. Tak teraz patrzę. No myślę, że i tak możemy to zaliczyć, no bo wszystkie te lampki możemy powiesić na balkon, nie? Dlatego też jest git, ale to było dłuższe hasło, teraz zauważyłem. A, lampki na balkonie. Dobra, to tego jednak jeszcze nie zaliczamy. Musimy znaleźć balkon, który się świeci, ale jest jasno. Czy my znajdziemy balkon, który się świeci? W sensie nie musi się świecić, ale jakby się świecił, to byśmy widzieli te lampki. Szukamy balkonu, na którym będą lampki. Tutaj nam się sytuacja nieco komplikuje. Przyjechałem na takie nowe osiedle, bo wydaje mi się, że mimo wszystko, jak ludzie się świeżo wprowadzą, to bardziej są właśnie zajarani czymś takim, żeby stroić balkony. Co prawda zobacz, jakie są to balkony, takie ze szklaną poręczą. No nie, no to jest ponuro, nie będzie w ogóle świątecznie. Może dlatego, że jest początek grudnia? Myślę, że jest taka szansa. Nie no, tu ewidentnie żaden balkon nie jest oświetlony. To zadanie jednak jest cięższe niż mi się wydawało. Ściemnieć zacznie się dopiero tak za pół godzinki, 40 minut. Jest jeszcze jedna możliwość. Musielibyśmy
powinniśmy znaleźć restaurację, w której jest balkon i tam jest duża szansa, że będzie oświetlone, bo raczej restauracje stroją szybciej, wszystko tak świątecznie, niż ludzie w domach. Bo kurde, chodzę i żadnego balkonu z lampkami nie widzę. Pochodziłem z 15-20 minut po osiedlach i zero. Żadnego balkonu. Albo były gdzieś wysoko i ich nie widziałem. Kojarzę jedną restaurację, która ma balkon. Jest to taka dość spoko restauracja, także mam nadzieję, że tam mają oświetlone. Jedziemy zobaczyć. To jest jakieś 5 minut drogi od nas. Mam! Zobaczcie, ile tutaj jest balkonów i tam na tym ewidentnie świecą się lampki. Tylko teraz tak, tu jest tyle balkonów, że ja nie wiem, który to był. Jest nad nami centralnie. Tam widać takie prześwitujące światło. Kurczę, teraz nie widać. Tu o niebieskie. Mam niestety tylko obiektyw ze szerokim kątem. Nie jestem w stanie wam tego bardziej zoomować, ale spróbuję to zoomować na iPhone'ie. Tutaj to trochę lepiej widać, prześwitują ewidentnie lampki. Mamy to zaliczone i nie musimy jechać aż do tej restauracji, w sumie spoko. Godzina 7 minut, czyli w sumie po 20 minut na ostatnie 3 rzeczy. Znalazłam kolejne hasło, jest nim Mikołaj. Idę do Żabki po czekoladowego Mikołaja. To akurat kupiłam, bo jestem mega głodna już i sobie zjem Mikołaja. Kupiłam nawet dwa Mikołaje. W tym czasie jak będę sobie jadła, to poszukam sobie kolejnego hasła. Zostało mi już tylko dwa, czyli dwa pewnie najtrudniejsze, bo nie mogłam ich wcześniej znaleźć. O, tutaj jest napisane czapka Mikołaja, a nie Mikołaj. Też jest teoretycznie napisane Mikołaj, no ale jest też czapka u góry. Teraz doznaczyłam, ale zobaczcie jak to wygląda. Ja zaznaczyłam Mikołaj, a tutaj powinno być czapka Mikołaja. Ten drugi Mikołaj, którego kupiłam, ma czapkę na sobie, więc mam zaznaczone czapkę Mikołaja i Mikołaja. Dobra, szukam kolejnego hasła. Masakra z tym balkonem, ale się udało. Ja cały czas liczę na tego dziadka orzechów, że gdzieś tylko tu znajdę i szybko pojadę wam go pokazać. A już mi mózg pęka, nie? Za dużo myślenia. Dobra, sprawdziłem sobie całość na skos i nic więcej już nie ma, jedynie Mikołaj był na skos. Myślałem, że będzie więcej tak pochowanych. Straciłem sporo czasu, bo około 10-12 minut. No ale nic, lecimy teraz od góry do dołu. Najgorsze jest to, że ja pewnie coś ominąłem. Mam choinka. Tutaj obok lampek, choinka. Tyle szukania. Zrobiło się już ciemno i pewnie teraz znajdę dużo balkonów, na które będą się świeciły lampki po drodze. Przy lampkach finalnie musieliśmy wyjść, tutaj raczej wychodzić z auta nie będę. Jest choinka, proszę bardzo. Technowatorze, zakład techniki biurowej. Dziękuję wam bardzo, że postawiliście sobie choineczkę. To było najszybsze zadanie. Dojechanie tutaj zajęło mi jakieś 2 minuty. Zaparkujemy i kreślimy dalej. W tym czasie jak szukam, to przenieśmy się do domu, opowiem wam tam o prezentach, które wam rozdaję. Więc mój drogi widzu, masz szansę raz w tygodniu wygrać nagrodę za kilkaset złotych, bądź finałową nagrodę, jaką jest iPhone 13. W jaki sposób? Już mówię. Każdego dnia daily zapisuję na kartkach 5 subskrybentów. Następnie te 5 zapisanych osób trafia do naszej maszyny, z której raz w tygodniu wybieramy jednego subskrybenta, który wygrywa nagrodę z koła fortuny. Są to właśnie nagrody za kilkaset złotych. Następnie reszta trafia do takiego pudełka i stąd jedna osoba pod koniec daily wygra iPhone'a 13. Trzeba jedynie subskrybować mój kanał i skomentować jakikolwiek mój film, żebym w razie wygranej miał jak się z tobą skontaktować. Kalendarze! To jeszcze zrobimy kalendarze adwentowe, zanim przejdziemy dalej. Nie mów, że ja mam znowu kulki. Ja się nie mogę doczekać 10, bo 10 miałam tutaj Mikołaja. A ja mam szokowąca, ale ja lubię, więc ja się cieszę. Możecie już wrócić do wykreślanek. Siedzę od 20 minut na tej samej ławce i próbuję coś znaleźć i tutaj szukam pierogów, bigosu, prezentów, jakichś przeróżnych rzeczy. Nic nie ma. Może oni się pomylili i ma być 8, a nie 10 tych haseł. Naprawdę siedzę i myślę, i myślę, i myślę i nic tutaj nie ma. No nic, szukam dalej. Udało mi się znaleźć kolejne hasło i są to prezenty. Nie mam pojęcia, gdzie mogę znaleźć tutaj prezenty. Teoretycznie może to być tylko takie pudełeczko, nie musi to być konkretnie prezent. No i muszę się przejść i po prostu czegoś poszukać. Jest tutaj taka kwieciarnia obok. Jest jemioła, ale prezentów nie ma. Jedę na drugą stronę ulicy i może tam się coś znajdzie. Chodzę i szukam po każdym lokalu, czy są gdzieś jakieś prezenty w środku, ale niestety nic mi się jeszcze nie udało znaleźć. Są wszędzie choinki, a prezentów brak pod spodem. Widzowie, znalazłam kwieciarnię, zobaczcie jak to jest pięknie. I tutaj są prezenciki. Zobaczcie, takie małe, ale są. Więc przedostatnia rzecz zaliczona, szukamy ostatniej. To pewnie będzie najcięższe, co będzie można znaleźć, bo nad prezentami siedziałam dosłownie pół godziny na ławce. Wow. Bałwan. Bałwan! Dobra widzowie, teraz tak. Problem, bo nie ma śniegu. Wiem, gdzie jest śnieg, tylko trzeba było przejechać 20 km. Chciałbym wam pokazać prawdziwego bałwana, ale to się raczej nie uda przez nasz czas. Aczkolwiek tu obok był sklep, który w sumie wam prędzej pokazywałem, jak pokazywałem wam lampki i wydaje mi się, że tam były różne ozdoby świąteczne, takie koce czy dywany i tam był bałwan. Przekonajmy się. Tak, tu są Mikołaje. Same Mikołaje, nie ma żadnego bałwana. Bez jaj. No nie ma bałwana. Dobra, można było się szarpnąć do galerii albo
Można by było się szarpnąć pod jakąś szkołę. Jeszcze wczoraj był śnieg, także jest szansa, że jeżeli dzieciaki w szkole ulepiły jakiegoś wielkiego bałwana, to on jeszcze stoi i się nie roztopił. Spróbujmy to zrobić. Gdzie jest najbliższa szkoła? 45 minut, mamy czas. To jest przedostatnie hasło, o ile się nie mylę. Szkoła podstawowa numer 51, dobra, lecimy tam. Drodzy uczniowie szkoły numer 51 w Gdyni, uratujcie mnie, proszę. Na boisku bałwana żadnego nie ma. Ten śnieg dzisiaj strasznie stopniał, bo dzisiaj ogólnie jest plus kilka stopni. Wczoraj było tak blisko zera, ale te resztki śniegu dalej gdzieś leżą. Także szansa jakaś tam jest. Niestety się przeliczyłem, przeszedłem cały teren szkoły, który był otwarty i bałwana nie ma. Ale w sumie, czekajcie, widzę bałwana, zaliczamy. No nic, myślę, że na bałwana najlepiej będzie wykorzystać już galerię. W galerii gdzieś powinien stać jakiś bałwan, ewentualnie w jakimś sklepie być do kupienia. Czasu niewiele, z 30 minut może. A, winda nieczynna, za utrudnienia przepraszamy. Biegnę do wejścia, bo nie ma czasu! O wow. Jest kolejka do wejścia, bo jest limit osób w galerii. Ale komedia. Dobra widzowie, udało się w końcu po 30 minutach. Już siedziałam i szukałam tak, pierogów, wszystkie P, patrzałam wokół, czy nic nie ma. Patrzałam opłatek, sianko, wszystko patrzałam i znalazłam to. Są to lampki na balkonie. Widzowie, tutaj to jest. Zobaczcie, lampki na balkonie. Ja najpierw się przejdę i zobaczę, czy tutaj wokół coś jest. Jeżeli nie będzie, no to wtedy bierzemy auto z parkingu i jedziemy dalej. Dobra, nie muszę iść daleko, chociaż w sumie, czy to są lampki na balkonie? Czekajcie, może znajdę coś lepszego, ale nie ma nic lepszego. Patrzcie, bo ktoś ma taki balkon zabudowany i zrobił lampki jakby od sufitu, no ale one też są na balkonie, więc teoretycznie to się też zalicza. Ale mam to! Mam 10 haseł, wygrałam, w sensie muszę dzwonić do Pawła, ale najpierw wam muszę oczywiście pokazać. Tam ktoś ma lampki na balkonie, biegnę do auta, żeby Paweł nie zdążył przypadkiem przede mną. Biorę telefon i dzwonię do Pawła. Halo, skończyłam. Skończyłeś? Tak. Idziemy zapłacić za parking i jedziemy po Pawła. Okej, no to nie stoimy w kolejce do galerii, Ola skończyła. No niestety była szybsza dziewczyna. Słyszałeś? Centrum Riviera daje 1 godzinę ekstra na świąteczny zakup. Super, dzięki! Szkoda, że są kolejki. Czekamy na Olę, żeby się z nią spotkać. Jeszcze nigdy się nie zmęczyłam tak na odcinku. Ale ja się jeszcze nigdy... Ja się nigdy na tego typu odcinkach tak dobrze nie bawiłem. Tak, no super. Dobra, pokazuj twoje i u ciebie jeszcze w bagażniku jest z odpowiedziami koperta od Bartka. Czekaj. Czapka Mikołaja. Nie mogłem, czapki Mikołaja nie miałem wtedy, okej. Ja na początku znalazłam Mikołaja. Okej. Poszłam do sklepu, kupiłam mlecznego Mikołaja, a potem znalazłam czapkę Mikołaja. Ja też znalazłem Mikołaja, tylko ja Mikołaja miałem samego. A to była czapka Mikołaja. A, czyli ja nie miałem tego zaliczonego nawet. Prezenty? Tego nie miałem. Lampki na balkonie? Tak. Jemioła? Tak. Choinka, piernik i bałwan. Chyba wszystko to jest, co... Dobra, tu jest... No 10 jest, tu tak? jest taki oficjalny... Jak ładnie! Zobacz to, zobaczcie to, jest podkreślone. Renifer? Mam. Karp? Mam. Grzaniec? Mam. Prezent? Ty, a, ja to mam było... prezent. Okej, no ale to zaliczamy. Czapka Mikołaja. Mikołaja, bałwan, piernik? Tak. Masz piernik? Mam. Okej. Okay. Choinka, lampki na balkonie, jemioła. Czyli ja miałbym i tak źle czapkę Mikołaja. No i prezent. No, to spoko. Proszę bardzo. Gdzież jest czapka? A, jest, jest ten, dobra, ja jadłem go na którymś filmie. Jakie jemioły znalazłaś? Na kartce świątecznej. Kupię, powiesimy sobie w domu. Jakby nie ustaliliśmy, co jest wygraną, bo nie wiedzieliśmy w ogóle, co nagrywamy, ale ustalmy, że wygraną była dobra zabawa i tyle. Smoczka. Dobra, to by było na tyle. Dawajcie znać w komentarzu, że chcecie więcej takich takie filmów. Rzeczy robić. Tak, zarąbisty był. Zapraszam na sandy.pl, widzimy się jutro o 14.00. Popa, cześć.